Myśl krytycznie bez ostrzeżenia. Jak rozmawiać, na co uważać, by nie dać się zwieść o tym dzisiaj. Czy rozmowa jest po to, żeby było miło? No pewnie lekka właśnie temu służy. Podczas tej poważniejszej i trudniejszej jednak może być nie tyle miło, ile po prostu rzeczowo, merytorycznie. Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest kanał Dobra Mowa. Dziś opowiem o tym, jak myślenie krytyczne sprawia, że nie zostaniesz zrobiony w konia, z całym szacunkiem dla wszystkich koni, oczywiście. Na początek, mała reklama. Jeśli jeszcze nie masz mojej książki o dobrej rozmowie, link do zakupu znajdziesz w opisie. Gdy rozmawiamy, może się pojawić konieczność szybkiej weryfikacji słyszanych słów test przekazu. Sprawa byłaby prosta, gdyby na przykład dotyczyło to rozmów tylko z nowo poznanymi ludźmi. Wtedy z automatu jesteśmy tacy nieco bardziej ostrożni. Często jednak powinniśmy uważać na tych, których znamy doskonale, ponieważ mają nasz kredyt zaufania, mamy na ich temat jakieś wyobrażenie. No, i sądzimy o nich lepiej właśnie dlatego, że ich znamy. No, zakładamy, że ich jakoś tam lubimy. W efekcie jesteśmy mniej krytyczni, choć bycie krytycznym to coś, co warto w sobie pielęgnować zawsze i wszędzie. Może nie od razu mam tu i ma tu zastosowanie zasada kardynała Richelieu, ale pamiętasz tę zasadę? Przed przyjaciółmi mnie Boże strzeż, z wrogami sobie poradzę. To oczywiście żart taki, ale. Pomyśl o swoim ulubionym autorze, youtuberze, koledze. Trudniej kwestionować to, co mówi, gdy się myli, ponieważ go lubimy. Jak unikać tego rodzaju błędów? Przyjrzę się kilku z nich, które moim zdaniem podczas rozmowy mogą przytrafić się najczęściej. Wiedzę o tych błędach zaczerpnąłem z książek, do których opis znajdziesz pod filmem. Oto te błędy. Gdy szukasz potwierdzeń pod wpływem sugestii. Gdy ktoś nas zapyta, czy nad morzem jest przyjemnie, możemy chcieć nieświadomie szukać potwierdzeń tego, że jest właśnie przyjemnie. Gdy ktoś zaś zapyta, czy nad morzem jest nieprzyjemnie, prawdopodobnie wyświetlą się nam obrazy mniej pozytywne niż w przypadku pierwszym. Jakkolwiek uważamy, że jest aktualnie nad morzem, bo tam po prostu jesteśmy bądź byliśmy, pod wpływem sugestii zawartej w pytaniu możemy odpowiedzieć tak lub inaczej. Warto o tym wiedzieć, by zachować skłonność do widzenia dwóch stron medalu, nawet wtedy, kiedy otrzymujemy pytanie z lekką sugestią, właśnie. Możemy wówczas właśnie popełnić błąd potwierdzenia czy konfirmacji, czyli szukania tego, co potwierdza sugestię zawartą w pytaniu. Kiedy zatem pytamy my, róbmy to bardziej otwarcie, jak było nad morzem. A gdy ktoś pyta nas, bądźmy uważni i czujni. Kolejny błąd polega na narażeniu się na efekt halo. Ktoś ładnie mówi, ma głęboki, jędrny głos, który jest niezwykle przekonujący. Dla twoich koleżanek może nawet i kuszący. Zaczynasz uważać, że ten ktoś musi być po prostu mądry, dobry, refleksyjny. Uwaga, to efekt halo. R ktoś roztacza wokół siebie aurę, która powstaje w twojej głowie pod wpływem jednego z aspektów. Osobowości tego człowieka. To trochę tak jak z mężczyznami, którzy gdy widzą piękną kobietę, myślą, że ona przecież musi być dobra. No i jak z kobietami, które kiedy widzą mężczyznę o szerokich ramionach, czyli nie takich jak moje, widzą w tym obietnice bezpieczeństwa. Jak mylne są to wyobrażenia, mówią statystyki rozwodów, chociażby, no ale i zwykłe relacje damsko-męskie, a zwłaszcza nieporozumienia z nimi związane. Nigdy nie zapomnę anegdoty, którą kiedyś usłyszałem na kursie w polskim radiu. Ona doskonale ilustruje to zjawisko. Otóż w drugiej połowie XX wieku w polskim radiu pracował speaker, w którym kobiety zakochiwały się bez pamięci. I, love you. I know. Powodem był oczywiście głos. Szkopu jednak tkwił w tym, że czar pryskał całkowicie po zobaczeniu tego człowieka. Określenie uroda radiowa nie wzięło się być może z tej historii, ale z wielu podobnych na pewno. Nie daj się zatem oczarować, chyba że chcesz. A kiedy już wiesz, czy chcesz dać się oczarować, przyjrzyj się kolejnemu błędowi to błąd oceny podstawowej. Badania naukowe potwierdzają, że w pierwszym kontakcie z drugim człowiekiem zwracamy uwagę na to, na ile z kimś możemy się czuć bezpiecznie i na ile możemy mu ufać. Co tu mówić? Szukamy po prostu bezpieczeństwa i poczucia, że sytuacja jest rozpoznana właściwie. Szukamy jednak tych rzeczy nie zawsze tam, gdzie ma to sens. Na przykład w kształcie i wyrazie twarzy. Badania potwierdzają niestety, że atrakcyjnym łatwiej w życiu i tym akurat się tu zajmować nie będziemy. Niestety to niesprawiedliwe. Zachowujmy wobec tego trzeźwość osądu. Jaki z tego wniosek? Poza tym już o którym powiedziałem. Ocena na podstawie wyglądu, który zwiastuje zaufanie czy bezpieczeństwo, to zły pomysł. To nieco zbliżone do efektu halo, lecz bardziej skupione właśnie na podstawowych ocenach. Dotyczy bowiem bezpieczeństwa i zaufania, czyli kwestii całkowicie fundamentalnych. Uważaj więc, abyś nie został oczarowany, została oczarowana, zwłaszcza przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji. Na przykład matrymonialnej. Zanim zatem popełnimy ten błąd, poznajmy kolejny. Ten wynika z efektu kotwiczenia za pomocą torowania. Niekiedy jesteśmy bardziej podatni na to, by wydać jakiś sąd, zupełnie nie będąc świadomymi, skąd ten sąd się wziął. Czy brałeś kiedyś udział w webinarium, które kończyło się sprzedażą? Możliwe, że prowadzący co jakiś czas przywoływał to, że ktoś po jego szkoleniu był zadowolony lub wyrażał się na temat szkolenia pochlebnie. Przypadek? Nie sądzę. Zazwyczaj oferta była ściśle powiązana ze szkoleniem, które było wcześniej wielokrotnie wspominane. Łatwiej było Ci potem podjąć decyzję, podjąć rozważania dotyczące zakupu. To tak zwane torowanie, które oswaja Cię z myślą, że na przykład w tym konkretnym przypadku Twoje problemy rozwiąże to, co proponuje autor webinarium. Jeśli jesteś tego świadom od początku, doskonale. W większości wypadków jednak o tym nie wiemy. Po prostu jesteśmy wpuszczani w maliny, jak dzieje się zawsze, gdy ktoś pokazuje nam coś, nie mówiąc o swoich. Prawdziwych intencjach. Sama sprzedaż jest w porządku, ale to, że wcześniej opowiadało się o tym niby bez związku, no już tak niekoniecznie. Chyba, że intencja była wyjaśniona od samego początku. Podobnie, gdy z kimś rozmawiamy, możemy usłyszeć coś, z czym początkowo być może trudno jest się nam zgodzić, trudno nawet o tym pomyśleć. Gwiazdy polskiego pseudorozwoju osobistego zaczynały m.in. od szkoleń z uwodzenia. A jedna z technik dla mężczyzn, to wspominanie o seksie przy pierwszej luźnej pogawędce. Nieprzypadkowo. Chodzi o to, by wywołać konkretne skojarzenia. Dzięki temu potem łatwiej wejść na ten temat, nawet jeśli w pierwszym odruchu spotyka się on z oburzeniem drugiej strony. Żeby było jasne. Mówię o tym czysto przykładowo i nie polecam tego w żadnym razie. Może to być również jednak coś, co pomaga, na przykład, w kończeniu rozmowy. Na przykład, gdy mówimy, że wiesz, co już niedługo muszę kończyć, mamy jakieś jeszcze 15 minut. Wówczas zakończenie spotkania jest bardziej naturalne i przyjemne, wszak rozmówca dostał ostrzeżenie. Nie jest to manipulacja, ale przygotowanie gruntu pod to, co za chwilę nastąpi. To trochę tak jak u lekarza, który przed zastrzykiem toruje w naszej głowie myśl o ukłuciu, mówiąc, że za chwilę ukłuje i będzie bolało. Ból jest wtedy nieco oswojony i o to chodzi. Uwaga zatem na skojarzenia, które się pojawiają w naszej głowie pod wpływem cudzych słów. Jeśli nie wydają się podejrzane i zaskakujące, pewnie nic w nich nie ma, ale jeśli mają w sobie cień tych cech, może warto się zastanowić. Co tu się od Janie Pawła, jak mówią młodsi ode mnie? Porozmawiajmy teraz zatem o Janie Pawle II. Żartowałem oczywiście. Jak myślisz, co będzie dalej? A co podpowiada Ci intuicja? Tak, teraz będzie o błędzie intuicji. Błąd intuicji. Niekiedy owa intuicja podpowiada nam, że coś jest jakieś lub, co więcej, będzie jakieś w przyszłości. I ktoś nam, zgodnie ze swoją intuicją, opowiada o tym. Na jakiej jednak podstawie wydajemy sądy dotyczące przyszłości? Prawdziwa intuicja to tak zwany akt rozpoznania tego, co już znamy. Można na niej opierać sądy, o ile mamy wystarczająco dużo praktyki w jakimś obszarze. W innym wypadku subiektywne przekonanie, zwane intuicją, może zwieść na manowce. Kiedy zatem ktoś opowiada ci o tym, że coś będzie takie lub inne, zapytaj go, jakie ma doświadczenie w danej dziedzinie, w ramach której się wypowiada. Jeśli ktoś mówi, że tym razem partia X na pewno przegra wybory, bo tak podpowiada mu intuicja, warto podpytać, od kiedy obserwuje scenę, na jakiej podstawie wydaje wnioski itd. itd. To wszystko zresztą może się zazębiać. Nie chodzi oczywiście o to, by pokazywać komuś, jak bardzo może się mylić, a o uzyskanie jasności co do poziomu eksperckości drugiej strony. Innymi słowy, intuicja oparta na umiejętnościach to jest to, o czym na przykład wiedzą szachiści mający za sobą wiele rozgrywek. Oni intuicyjnie wiedzą, co może ich spotkać na szachownicy, w zależności od tego, jaki ruch wykonają oni lub przeciwnik. Ponieważ tą grą rządzą pewne prawidłowości. Jeśli się je zna, łatwiej o umiejętności, a koniec końców o trafną intuicję. Kiedy opieramy wybory na intuicji, bądźmy zatem sceptyczni, gdy ktoś przekonuje z dużą pewnością siebie, jak i wówczas, kiedy my tak czynimy. Nie dziwmy się innym, że oceniają nas sceptycznie, zwłaszcza jeśli nas nie znają. My jednak też mamy prawo do sceptycyzmu i jasnego wyrażania obaw, gdy to my jesteśmy obiektem przekonywania. Poznaliśmy w ten sposób pięć błędów, których unikanie rozwinie w nas umiejętność krytycznego myślenia. Jest ono ważne w życiu, a samych błędów jest oczywiście znacznie więcej. Będę o nich mówił m.in. w swojej kolejnej książce, która ukaże się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Tymczasem myślmy i rozmawiajmy krytycznie. Swoje osądy wyrażajmy jednak taktownie, albo czasem wcale. Zawsze jednak warto przed podjęciem jakiejś ważnej dla nas decyzji, dla nas bądź dla naszych bliskich, uruchomić ostrożność. I właśnie myślenie krytyczne jest jego przejawem. Jeśli ten materiał jest dla Ciebie pomocny, polub go, zasubskrybuj kanał. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę. I do zobaczenia następnym razem.